Ponieważ tylko w ten sposób, to znaczy śpiewając, można dotrzeć do was, więc ja też spróbuję. Wysłuchaj nas, Sejmie, zbuntujmy się. Podpiszmy projekt ustawy, która zakazuje finansowania lekcji religii z państwowego budżetu. Albowiem 1,5 miliarda rocznie to jednak pozycja nie w kij dmuchał i mogłaby być przekazana na dalece pożyteczniejsze cele. Wszechmogący Sejmie, którego kadencja upływa w tym roku, spraw, aby nasza inicjatywa obywatelska trafiła pod twoje obrady. Kościół jest instytucją bardzo bogatą i posiada wielkie latyfundia, a oprócz majątków ziemskich także liczne nieruchomości. Spraw Sejmie, aby w wyniku specjalnej ustawy Kościół sam sobie finansował lekcje religii w szkołach. Bo obywatele mają puste kieszenie i nie ma powodu, żeby Kościołowi jeszcze i to fundować. Świecka szkoła powinna być finansowana z budżetu w zakresie przedmiotów świeckich. Wysłuchaj nas, Sejmie. Wypowiedzenie konkordatu, co postuluje profesor Osiatyński, jest skomplikowane, ale przecież w tym dokumencie nie ma mowy o fundowaniu katechezy, lecz tylko o jej organizacji. Skoro kler musi być w państwowych szkołach, to niech sobie będzie, ale nie za państwowe pieniądze. Niech sobie katolicy sami opłacają lekcje religii i nie dyskryminują pozostałych. Zbuntujmy się. Zbieramy teraz 100 tysięcy podpisów, aby projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu. Zniesienie finansowania religii z budżetu wydatnie obniży jego deficyt. Projekt ustawy Świecka Szkoła łatwo dostępny jest w internecie. Wysłuchaj nas, Sejmie. Spraw Sejmie, aby ustawa Leszka Jażdżewskiego i Katarzyny Lubnauer została przegłosowana i aby w ten sposób spełnić ideał rozdziału Kościoła od państwa. Zbuntujmy się. Poza Kościołem nikt nie ma żadnego pożytku ze szkolnej katechezy, więc nie ma powodu, żeby ją finansować. Amen.